Asia Śledziona, dietetyk, Fit Line Food. Jestem zwolennikiem zdrowych nawyków żywieniowych. Wielokrotnie pytacie się mnie, na jakie słodycze warto sobie pozwolić. Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta, na słodycze, które są jak najmniej przetworzone. Moim ulubionym jest hałwa. Hałwa posiada bardzo dużo sezamu. Sezam posiada kwasy omega-3, posiada związki mineralne typu wapnie, potas, magnez, ale również posiada lecytynę, która zwiększa sprawność umysłową. Te wszystkie związki, które posiada, wpływają bardzo pozytywnie na nasz organizm, mineralizują go, poprawiają strukturę włosa, skóry, paznokcie. Sprawność umysłowa bardzo, bardzo ważna, więc jeżeli zastanawiacie się, jak u swoich pociech udoskonalić tą umiejętność, jest świetnym pomysłem na to, żeby na drugie śniadanie zamiast batona, zamiast jakiegoś soczku, który jest wysoko przetworzony, właśnie kupić i spakować hałwę, bo nie dość, że mineralizuje organizm, to jeszcze wpływa pozytywnie na nasz umysł. Pamiętajmy o tym, że oczywiście hałwa jest kaloryczna, natomiast są to kalorie, które wpływają przede wszystkim na naszą energię, nie odkładają się w tkance tłuszczowej. Faktem jest to, że jeżeli jemy czegoś za dużo, to oczywiście wpływa to niekorzystnie i wcześniej czy później się odłoży, ale jest też również doskonałym energetykiem po treningu. Świetnie wpływa z tego względu, że tak jak mówiłam wcześniej, posiada bardzo dużą ilość tych właśnie pozytywnych, pożądanych kalorii. Także możemy ją zastosować przy drugim śniadaniu, przy podwieczorku, po treningu. Oczywiście nie może być to surowiec, który kończy nasz dzień. Natomiast w trakcie jako element w cudzysłowie naszej przegryzki, jak najbardziej tak. Pamiętajmy, wybierajmy rzeczy, które są mało przetworzone, ale które są też również bardzo zdrowe. Patrzmy na nie tylko na wartości, które posiadają, ale również na to, co jest dodane do środka. Oczywiście hałwę możemy zrobić samemu, natomiast no nie okłamujmy się, bardzo mało osób ma na to czas. Dlatego kupując ją, sprawdźmy, żeby miała jak najmniej sztucznych wartości, a nawet i w ogóle. Asia Śledziona, Fit Line Food Dietetyk.